Ustawicki Stowarzyszenie Przyjazne Kielce, po mojej lewej i prawej stronie przedstawiciele kieleckich organizacji, mamy Fundację Naukową Kreatywne Twórcze Myślenie, przepraszam bardzo, mamy Świętokrzyskie Futra, mamy Fundację imienia Stefana Arfińskiego, także drodzy Państwo, w imieniu kieleckich organizacji. Zaczynamy od tego, że niestety wydarzyła się bardzo zła rzecz. Władze Kielc podjęły taką antyobywatelską decyzję, zabierając organizacjom pozarządowym możliwość działania, występowania w ramach budżetu obywatelskiego. Otóż prezydent Kielc podjął decyzję, że organizacje pozarządowe nie będą mogły w tej chwili realizować projektów miękkich z budżetu obywatelskiego. I tutaj niestety muszę taką osobisty wtręt zrobić. Wiemy, że jest to przeciwko naszej organizacji. Wiemy, że jest to decyzja skierowana przeciwko Stowarzyszeniu Przyjazne Kielce. Dlatego my, jako Stowarzyszenie Przyjazne Kielce, mamy taki apel do prezydenta. Panie prezydencie, my, jako Stowarzyszenie Przyjazne Kielce, walczyliśmy bardzo długo o budżet obywatelski, o miękki, i rezygnujemy z udziału w tym budżecie po to, żeby pan prezydent nie karał przez nas innych organizacji pozarządowych. Pan prezydent nie lubi tego, że my patrzymy władzy na ręce i nie chcąc pokazać, że to jest personalnie przeciwko nam, zdecydował się o ukaraniu wszystkich organizacji. Dlatego my, żeby nie dawać mu tego pretekstu, zobowiązujemy się nie startować w tych konkursach, nie brać w nich udziału, po to, żeby pan prezydent nie karał innych organizacji. Niestety w tej chwili wszystkie pikniki, wszystkie kina letnie, to na co mieszkańcy głosowali, to co mieszkańcy wybierali, niestety zostało odebrane organizacjom pozarządowym i będzie to realizowało właśnie miasto. No, takim przykładem jest, pikniki będzie realizowała Miejska Biblioteka. Jakie ma doświadczenie w tym zakresie? Ja nie znam żadnego doświadczenia, tak? Natomiast no, to jest decyzja pana prezydenta i liczymy na to, że po naszej informacji, po naszym jakby apelu zdecyduje się jednak ją zmienić i pozwolić organizacjom. Ja teraz może oddam głos samym organizacjom, żeby przedstawicielom organizacji, żeby państwo powiedzieli, co o tym myślicie. Od pana Kamila. Jeżeli oczywiście macie ochotę. Bo wiem, że się też nie zgadzacie, tak? I jesteście tutaj, żeby wesprzeć to stanowisko, natomiast czy chcecie coś powiedzieć o siebie? Dzień dobry, witam Państwa. Kołbus Kamil, Fundacja imienia Stefana Arfińskiego. My jako organizacja nie korzystaliśmy bezpośrednio z tego funduszu obywatelskiego, ale myślę, że to jest wielka szkoda dla organizacji pozarządowych, które korzystały z tych środków. Myślę, że poziom, jakość tych inicjatyw była naprawdę duża, także też nas bardzo dziwi, czemu taka decyzja. Myślę, że też jakość tych inicjatyw wykonywanych przez jednostki miejskie też będzie na wysokim poziomie lub zbliżonym, tak? Ale myślę, że te organizacje, cała ta idea tego funduszu obywatelskiego była taka, aby wzmacniać ten trzeci sektor, aby organizacje pozarządowe mogły się rozwijać, mogły korzystać z tych środków, aby utożsamiając się ze swoją małą ojczyzną, mogli te zadania realizować. I dlatego bardzo ubolewamy z tego powodu. Czy ktoś jeszcze? To może Piotr Sołkiewicz, Fundacja Naukowa. Na siódeczkę. Fundacja, którą reprezentuję od wielu lat, zajmuje się popularyzacją nauk empirycznych, przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży. To znaczy organizujemy pokazy naukowe, warsztaty naukowe dla szkół. Do tej pory nie uczestniczyliśmy w budżecie obywatelskim. Miałem takie plany, żeby wejść w szeroko i żeby zacząć organizować pokazy, pikniki naukowe. No z tego, co mi wiadomo, już nie będę mógł. I dla mnie jest to antyspołeczne, antyobywatelskie. Tyle mogę powiedzieć. Popieram w 100% zdanie Arkadiusza. Dziękuję. Jakie w tamtym roku organizowaliście Przyjazne Kielce? Właśnie te miękkie projekty, co to jest? Miękkie projekty są... I też inne organizacje, co organizowały, jasne. Konkretnie? Słuchajcie, miękkie projekty to jest, moim zdaniem jest to jedno z clue tego, czym jest budżet obywatelski. Bo to są projekty, w których chodzi o bezpośrednie dotarcie do mieszkańca. To nie są projekty twarde, to nie są szkoły, gdzie to nie są sale sportowe, tylko to są wydarzenia z udziałem mieszkańców, różnego rodzaju. W tamtym roku na przykład były to kina letnie, były to pikniki i w tej chwili te wszystkie wydarzenia będą realizowane przez instytucje miejskie, nie przez organizacje, nie przez mieszkańców. A skąd ta informacja, że to jest przeciwko Przyjaznym Kielcom jakby inicjatywa?
Otóż przekazaliśmy już nazwiska pracowników Urzędu Miasta. Jest to jedna z dyrektorek kierowniczek Wydziału Urzędu Miasta, która osobiście obdzwaniała instytucje miejskie, które mają realizować te projekty obecnie, z informacją, że gdyby chciały to wypuszczać na zewnątrz, mogą, ale pod warunkiem, że nie będą współpracowały z Przyjaznymi Kielcami. Więc wiemy, że to jest bezpośrednio przeciwko nam. Mamy to potwierdzone. Przekazaliśmy nazwisko tej kierowniczki, pani wiceprezydent Szczypior. Panie Arkadiuszu, ja mam pytanie dotyczące tego festiwalu ulicznego, takiego bardzo popularnego w Kielcach. Czy on też jest zagrożony, czy to się odbędzie, czy jak to będzie wyglądało? Bo on też był współfinansowany, jeżeli się orientuje, z budżetu właśnie obywatelskiego. W tamtym roku miał być współfinansowany z budżetu obywatelskiego, natomiast dzięki temu, że mogliśmy z projektów właśnie miękkich realizować pikniki, już mogliśmy wszystkie nasze środki przeznaczyć na festiwal. W tym roku, ponieważ miasto jakby zabrało organizacjom pozarządowym możliwość startowania w konkursach dotyczących właśnie pikników, najprawdopodobniej nie wiemy, czy festiwal się odbędzie, bo będziemy musieli wybrać, czy będziemy organizować imprezy dla mieszkańców na osiedlach, co udało nam się bardzo fajnie zainicjować już trzeci rok, czy robić festiwal. Festiwal jest jednorazowym wydarzeniem, pikniki docierają do miejsc, gdzie do tej pory nic się w zasadzie nie działo, więc chyba będziemy realizować pikniki. Niestety nie wiemy, czy festiwal uda się zrealizować. No to jest pokłosie tej fatalnej decyzji prezydenta, kiedy ktoś mu patrzy na ręce, no i niestety kończy się to właśnie w ten sposób. Prywatna wojenka odbija się na wszystkich mieszkańcach miasta. Dziękuję bardzo.